Ciasto parzone otrzymywane jest przez zaparzenie mąki pszennej wrzącą mieszaniną wody z tłuszczem, a następnie połączenie uzyskanej masy z jajami. Do kotła wlać wodę w ilości przewidzianej w recepturze. Rozpuszczenie w wodzie soli. Dodawanie tłuszczu. Doprowadzenie mieszaniny do wrzenia. Dodanie mąki. Gotowanie całości przez 3 do 6 minut, stale mieszając, aby zapobiec przypaleniu. Ochładzanie zaparzonej mąki do temperatury około 70 stopni Celsjusza. Stopniowe dodawanie jaj podczas ciągłego mieszania. Mieszanie przy wolnych obrotach mieszadła aż do uzyskania jednorodnej masy. Konsystencja ciasta parzonego uzależniona jest od jakości użytej mąki. W procesie zaparzania mąka wiąże dużą ilość wody, co przyczynia się do gęstnienia ciasta. Konsystencję ciast regulować można dodatkiem mniejszej lub większej ilości jaj. Ciasto parzone otrzymywane z dobrze zaparzonej mąki nie powinno przylepiać się do ścianek kotła. Czynnikiem spulchniającym ciasto parzonego jest para wodna, która wytwarza się podczas wypieku. Ze względu na dużą gęstość ciasta parzonego, para wodna nie znajduje szybkiego wyjścia na zewnątrz, co powoduje wzrost objętości ciasta i powstaniu wewnątrz wolnych przestrzeni. Wyroby z ciasta parzonego formuje się za pomocą wyciskania z woreczka korpusów lub sporządzanie blatów poprzez nakładanie warstwy z ciasta na blachy. Pamiętać należy, aby blachy przeznaczone do wypieku ciasta parzonego pokryte były odpowiednią warstwą tłuszczu, co zapobiega przyklejaniu się produktów. Do najczęściej spotykanych wyrobów z ciasta parzonego zaliczamy ptysie, eklery, karpatki.